W Tanzanii kobiety nie mają lekkiego życia. Na każdy grosz ciężko pracują. Jezus Maria! Ale są też takie jak Najoma, które wzniosły się ponad codzienność. Pomyślałam o tym pewnego dnia i naprawdę mi się to spodobało, więc postanowiłam zostać pilotem. Ile miałaś wtedy lat? 18. Nazywam się Najoma, życzę miłej podróży. Kobieta na krańcu świata. W niedzielę o 10:55 w TVN.